kurwa. Halo? Ktoś tu jest? Hej! Czy ty jesteś pan Bartek? Co? Wujek pan Bartek? Ten, co chodził z notatnikiem i pytał o różne rzeczy? Tak, to ja. Wujek pan Bartek. To ja, Maciek. Maciek? Maciek, czemu wszędzie jest tak ciemno? Nie wiem, naprawdę. Ta pani od białej sukienki szperała w skrzynce elektrycznej w przedsionku. Kurwa. Kurwa. Wujek pan Bartek? Maciek? Ty tutaj? Jak tu wlazłaś? Powiedzmy, że jestem bardzo dobry w chowanego. Właśnie dlatego pani od białej sukienki mnie nie znalazła. A, rozumiem. Ta pani od białej sukienki zepsuła skrzynkę elektryczną, tam w przedsionku. To temu jest tu tak ciemno.
Jak sytuacja? Nic mi nie jest. Jest pełno mazi. Nie ma prądu. Nie byłem... Janowscy. Rodzina, która tu mieszka. Spotkałeś kogoś z nich? Jak wyglądają? Zauważyłeś coś niezwykłego? Nic tu kurwa nie jest zwykłe. Co mam ci powiedzieć? Posłuchaj, jeśli zależy ci na tej durnej mapie, która doprowadzi cię do tego twojego Bartka, rozejrzyj się po domu. Spróbuj wszystko oświetlić najlepiej jak się da. Ta maś nie lubi sztucznego światła. Pogadaj z gówniarzem, może coś z niego wyciśniesz. Już z nim gadałem. Mówił, że ktoś grzebał w skrzynce z korkami. Gratulacje. Dzieciak rozgryzł to szybciej od ciebie. Światło elektryczne potrzebuje prądu. Nadążasz? A prąd mieszka w tej buczącej skrzynce przy drzwiach. Uważaj tam na siebie. Jeszcze się tu pokręcę. Jakbyś kogoś potrzebował z mózgiem. Pierwszy mamusia zostawiła cię samego? Oświeć na maś, jeśli cię blokuje. Aha, poprzesuwaj meble albo coś. Jak jesteś taka mądra, to czemu nie wejdziesz do środka i sama tego nie zrobisz? No jasne, na pewno potrzebujesz moich 40 kg żywej wagi, żeby przepchnąć kilka mebli.
Bawiłeś się żarówkami i bezpiecznikami? Nie, naprawdę nie. Powiedz prawdę. Muszę wiedzieć, gdzie są. No dobra. Przestraszyłem się, jak przyszła ta pani od białej sukienki. Potem se pomyślałem, że ona też może się bać ciemności. Każdy się boi. Poszedłem do skrzynki i zacząłem wykręcać korki. I wtedy usłyszałem hałas. Jaki hałas? Nie mogę ci powiedzieć. Był bardzo straszny. Spanikowałem. Pamiętam tylko tyle, że wbiegłam do salonu i schowałam się pod kanapą. Poważnie? Thank you.
mogę pojąć, czemu to aż tyle trwa. Rusz głową. Na pewno byłeś w każdym pomieszczeniu i zabrałeś wszystko, co się dało? Może da się jakoś sprawdzić, czy wszędzie zajrzałeś? Się pod kanapą w salonie i zrobić zasadzkę na tę panią od białej sukienki. To tam się najpierw schowałem, ale potem było mi strasznie niewygodnie. Huh?
się dzieje? Przydałoby mi się więcej żarówek. Na pewno Bachor nie zdążył wszystkich stłuc. Poszukaj na piętrze. Się pod kanapą, to tam się najpierw schowałem. Kurwa.